Słuchajcie, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Matipel, a to jest kolejna edycja, nie wiem, kolejny raz serwer Paradise. Rozpoczniemy dzisiaj rozgrywkę i zobaczymy, co i jak się zmieniło, jak to wygląda. Także co, ja już was zapraszam do odcinka. Także pierwszą rzeczą co, to musimy się oczywiście zarejestrować, także wybieramy tutaj rejestrację. Rejestrujemy się i podajemy adres e-mail. Akceptujemy oczywiście regulamin i rejestrujemy się. Ok, jesteśmy zarejestrowani. No dobrze, zrobimy to. Musimy to zrobić przez Google autoryzację. Ja na szczęście to mam, więc zeskanujemy sobie tylko kod kreskowy. Ok, już mamy. Podajemy kod. Ok. Dobra, więc jak widzicie, zostaliśmy połączeni. Czy widzisz na ekranie dwie postacie obok siebie? Tak. Dobra. Stworzymy sobie jakąś postać. Imię. Travis Scott. Wiek może damy. Dobra, 20 lat. Wzrost 1,80 m. Masa. Czekajcie, masa może 71. Jakoś tak, mężczyzna. Wygląd postaci. Oczywiście zmienił sobie wygląd postaci. Dobra, weźmiemy może tego ziomka. Stwórz postać. Ok, możemy sobie wybrać tutaj. Widzę, że mogę to wybrać. Stróż prawa. Dobra, może wybierzemy jednak biznesmena. W tym wybierzemy biznesmena. Ok. Założył ktoś taką postać. Ojej, jak smutno. Dobra, wyślijmy może Alan Scott. Okej. Okay. Wiek 20 lat. Nie wiem w sumie, gdzie mi się obiło, to Travis Scott, ale dobra. Nie będzie Alan Scott. Dobra, damy 70. Mężczyzna. Dobra. Teraz już powinno pójść wszystko. Okej. Okay. Serki, że tak przedłużam, no ale widzicie, ktoś mi ukradł postać. Okej, okay, i wchodzimy do gry. Od razu przepraszam za moje wszystkie dźwięki, ale no jestem przeziębiony. Dobra, może zdespawnujemy się w Los Santos. Podstawowo. No i okej, okay, jesteśmy w Los Santos, jak widzicie. Pobierają mi się tu jeszcze, przetwarzają mi się tutaj dane. Także ja zatrzymam tutaj... nagrywanie i wznowię, jak tutaj wszystko mi się ładnie pobierze. Także widzimy się za chwilę. Dobrze, także ja już do was wracam. Pobrały się wszystkie zasoby, znajdujemy się na spawnie w Los Santos. No i co, pod F1 oczywiście mamy tutaj informacje na temat serwera, o serwerze. Wszystkie ważne informacje, jak zacząć, klasy, umiejętności, regulamin, komendy, klawiszologia, autorzy, jak zacząć, mamy tu wszystko opisane. Jak zacząć, ja już to po... czytałem trochę, jednak no, będzie ciężko, będzie ciężko. Ale klasa, lodziarz. Dobra, mamy też wyjaśnione różne klasy, co i jak, umiejętności jakie posiadamy. Nie, jakieś tam, no coś tam deseń. Regulamin, komendy. Admin z animacji, raport, chat, więc klawisz, aha, czyli tutaj klawisz po prostu bindujemy. Anuluj pracę. No i ja oczywiście autorzy tego całego projektu. Pod F11 mamy oczywiście mapę. I z tego co ja przeczytałem, najlepszą pracą jest górnik i składanie aut w blueberry. Składanie aut w blueberry jest tutaj. Tu byśmy się musieli wybrać, jednak jak ja mam się tam wybrać, skoro nic nie mam, żadnego pojazdu ani nic. O, to jest pytanie. Tam widzę, że jest tutaj jakiś skuterek. Może ja sobie tego skuterka wezmę.
Ile mogę, w ogóle bieganie jakie dziwne. Aha, w ogóle mamy po prawej stronie zmęczenie, wow. Fajny bajer, o. Okej. Czekajcie, są tylko w ogóle wysławki. O, sobie było lepiej, rozumiem. Dobra. Ziomek, spieprzaj. Okej, jedziemy sobie skuterkiem. Dobra. Więc może przejdziemy się w sumie do tej pracy. Nie mów się, że to tylko taką prędkość rozwija. Oh Jesus. Zabójcza prędkość, powiem wam. Dobra, trochę nagniemy te przepisy i cyk, tym się udało. Tylko sprawdzę mapę. Tutaj mamy jakiś dealer samochodu. No polecali mi, z tego co pamiętam, właśnie jechać do Blueberry na składanie aut i zarobić 250 chyba dolarów, żeby tutaj no żeby po prostu robić sobie tam jakiś dowód osobisty czy coś. Dobra, więc ja, żeby tu nie przedłużać wam tej całej drogi przebytej przeze mnie, ja zrobię cięcie. Dużo cięć dzisiaj będzie w tym odcinku. I po prostu widzimy się, jak tam zajadę i będę już pracował. Także widzimy się za chwilę. Korzystając z okazji, jak dojeżdżam już w sumie do tej fabryki, patrzcie, jaką bananę znalazłem. W ogóle lol. Banana w takim zardzewiałym malowaniu. No, trochę śmiesznie to wygląda. Czy ona jest taka ubrudzona w sumie? Bo to widzę, że jest jakaś myjnia chyba. Dobra, do szczegóły szczegółami. My już dojeżdżamy w sumie do tej fabryki całej. Więc sobie tutaj już jedziemy. Tu jest jakieś... A nie, to jest złomowisko! O proszę, możemy tutaj zezłomowane chyba... Możemy sobie zezłomować albo w sumie kupić jakiś samochód taki. W tym sensie to nieźle. Oj, i w sumie zapomniałem wyciszyć trochę Messengera, więc sorry za to. O ile było w ogóle to słychać, bo w sumie troszkę tam pobawiłem się z mikrofonem w OBS-ie. Więc możliwe, że go nie słychać. Kurde, czemu ja nie pojechałem tam na skróty, jeju. Widzicie, wydłużam wam znowu, kurczę, drogę. Ten skuterek w ogóle co zajęło, wydał 40 na godzinę. Mój skuter, którego posiadam, jedzie więcej niż ten skuter. O Jezus, tutaj, co się stało, ziomek? Czy to ziomala, nie wiem, jak ona, w sumie z kim ma babę, nie? Jakże autobusy działają? W sumie pamiętam na starej edycji Paradise'a jak grałem, to właśnie popularną pracą była jazda autobusami. To było bardzo fajne nawet. I w ogóle powiem wam, że dzisiaj nagrywam ten odcinek, jest 19 grudnia, także niedługo święta. Przed świętami oczywiście pojawi się odcinek taki specjalny z Emergency 4, którego mam zamiar nagrać. Myślę, że będzie fajnie. I w sumie mam zamiar kupić sobie mikrofon po świętach, nowy. Żeby to jakoś tam fajnie było. O, macie skuterek, ziomki. Weźcie sam. No, jeszcze po. Dobra, idziemy do pracy dorywczej. Opis projektu na składanie pojazdu, bierz część jesteśmy prowadzeni, montuj je w karoserii pojazdu. Za każdy złożony pojazd otrzymasz wynagrodzenie powodzenia. Klasa dowolna, poziom pierwszy, zarobki 54 dolary za pojazd, czyli w sumie taka stawka w miarę dobra. O! Jesteśmy mechanikiem. No i dobra, lecimy. Zabieramy. Aha, no czyli taka praca już w sumie była na tym serwerze. Ja pamiętam, jak to robiłem. Dobra, jestem po małym cięciu, wrąbali mi się do pokoju, także... nie, tego nie było, to ja tam wytnę, także luz. Wracając, składamy tutaj samochód. Z tego co pamiętam, taka praca była już na tym serwerze, jednak była mało opłacalna. Zazwyczaj jeździłem na autobusach, tam wyrabiałem sobie level i w sumie wyrobiłem go sporo. Chciałem kupić sobie wymarzone auto, jakąś furę i przez przypadek, przypadkowo, kupiłem no dość no, nie za fajny samochód i to było w sumie przypadkowo strasznie. Kliknąłem po prostu i kupiłem takie jakieś gówno. Tego czasu wtedy przestałem tam grać, no i po jakimś tam czasie ten serwer po prostu upadł. Bo
No, szef, cały właściciel podobno poleciał na hajs, także ja się nie znam na tym, nie wiem jak było. Nie oceniam, takie filmiki są na ten temat, te starej edycji są na internecie, także możecie sobie tam obejrzeć, jeśli chcecie. Ja tam w to nie wnikam, ja po prostu gram na serwerach i tyle. I ja tam mam wyrąbane w to, co robi. Ja nie kupuję żadnych rzeczy na tych serwerach i powinnych, chyba że serwer naprawdę mi się spodoba. Na taki stopień, że po prostu tam będę grał często, no to wtedy okej, okay, mogę kupić, a jednak. Jednak no, tak to nie gram. Jakoś ostatnio zacząłem tylko. Przepraszam, bo musiałem tylko odpisać. Ważna rzecz. No, no i tak to wygląda. Jedyne pieniądze, jakie wydałem, chyba już cały zużyłem, nie? Cały. Co zaraz? Aha, o, radia. Wow, 54 dolce, nice. Jedyny hajs, jaki wydałem, to na VIP-a na For Life'ie. Tam grałem. Tam w sumie mi się powodziło. Mam tam Jestera full visual z MK1 chyba, czy MK2, nie pamiętam, z czymś, co daje prędkość. No i w sumie tam najdłużej grałem chyba ze wszystkich serwerów. Coś tam jeszcze PyLife, jednak na PyLife nigdy mi się tam nie powodziło za bardzo. Jestera mam tylko tam, z tego co pamiętam, no i to tyle. For Life'a tak najbardziej, najfajniej zapamiętałem, byłem tam w straży, także no i jeszcze na Emsie to też sporo czasu spędziłem, jednak Ems to tak. Emstarys było, to już jest czas przeszły. Jak miałem z kim grać, jeszcze z CTKL-em, to tam graliśmy, jednak teraz to nie ma już czasu na to. CTKL też ma mało czasu, ja już mam też tak mniej czasu, zwłaszcza na nagrywanie, więc. Filmiki też nie są, nie pojawiają się często, zwłaszcza że. No szkoła w sumie teraz gra najważniejszą rolę, nie? Zwłaszcza, że jestem w trzeciej klasie już, więc technikum, więc to już jest powaga naprawdę, bo no nie jest za łatwo, nie mogę wam powiedzieć, że jest bardzo łatwo, bo jest no trudno, trudno. No i składamy sobie kolejną, to w sumie taka czasochłonna praca, trochę nudna, chodzi z częściami i ten, no ale jeśli to jest pierwsza praca, na którą trzeba pracować, to tak musi być. Od razu możecie mi powiedzieć, czy chcecie więcej odcinków z Paradise'a, czy nie, bo w sumie nie wiem, czy będę często to nagrywał, jednak w jakimś stopniu chyba to nagram, myślę, postaram się. Na pewno ten filmik jeszcze dzisiaj obrobię i wrzucę na YouTube'a, tak żeby wyrobić się z filmikiem jeszcze przed świętami drugim. Czyli bym musiał przed świętami, bym musiał w niedzielę chyba wrzucić, albo w sobotę. Jakoś tak w weekend jeszcze będzie drugi odcinek. Tylko, że nie z Paradise'a, jednak są drugie 4. Także. Że tak. Myślę, że złożymy ten samochód i mogę powoli odcinek kończyć, ponieważ no więcej wam w dzisiejszym odcinku nie pokażę na temat tego serwera. Poskładaliśmy trochę samochód. W następnym odcinku postaram się ogarnąć drugą pracę. Druga praca to chyba górnik, o ile dobrze pamiętam. Tam pozarabiamy, zrobimy sobie też dowód osobisty. Chyba, że zrobię to. Będę po prostu grał przed wyczynieniem filmiku i może już to wyrobię, jednak raczej nie, pokażę wam następną pracę i razem wszyscy razem na odcinku z wami pojadę, jak to brzmi, po prostu pojadę i wyrobię ten dowód na odcinku, żeby wam to też to pokazać, jak to wygląda. Bo jakie to są dźwięki fajne, taka typowa fabryka. Tylko jak dla mnie tych stanowisk mogłoby być więcej trochę, żeby to wyglądało jak naprawdę fabryka, a nie jak warsztat, gdzie kurde 500 milionów Januszy kurde biega nad jednym samochodem. Bo tak to w sumie trochę wygląda, nie? Tak trochę śmiesznie.
Dobra, zostały tylko drzwi chyba. Dwie pary drzwi chyba tylko. Tak, dwie pary drzwi, czyli za chwilę ostatnie drzwi i kończymy. No, dawaj. Dobra. Czyli co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Poskładaliśmy samochód, nawet trzy samochody. Dostaliśmy za to wynagrodzenie, także ja już się z wami mogę żegnać. Mechanik Janusz zakończył wyzwanie, także co? Widzimy się w następnym odcinku. Jeśli będziecie chcieli, możecie zostawić się lajki, komentarze, co chcecie. Do subów też zachęcam. Co do, oczywiście ktoś mnie tam pytał o live, live'ów nie będzie na razie, bo mój internet na to nie pozwala, jest tak słaby. Więc niestety, ale musi się obyć bez tego. Także co? Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie. Yo! And how cold is not enough.